Spokojnie. Uważaj. Ale będzie zabawa. Obszczypałeś pudło. Nie wniesiesz tu tego głupiego cholerstwa. To samo mówiłem, kiedy niosłem ciebie. Wygrałem! To tylko piłkarzyki. Tylko. To najwspanialszy wynalazek. Jako chłopiec, Edward Fuss miał marzenie. Wymyślić zabawę dostępną dla wszystkich, bez względu na stan zdrowia czy zawartość alkoholu. Dzieciak ma nie po kolei. Wiedziałem to od dnia, kiedy upuściliśmy go głową na dół i nie płakał.